Dzień dobry, dzień dobry. Zasubskrybujcie kanał, włączcie powiadomienia i ruszamy z tematem, jak zmieniać przełożenia w góralu z podwójną lub potrójną korbą. Totalna korba, jedziemy. Będzie też o dwóch głównych błędach związanych z przerzucaniem. Ta piękna, świecąca się biżuteria, którą widzicie, to łańcuch zapięty na 10-rzędowej kasecie. To są zębatki, zwane w tym rowerze kasetą, może to być też wolnobieg. Z przodu mamy dwie tarcze. Nie martwcie się, wyjaśnię Wam też, jak to będziemy robić. Jeżeli byłyby tu trzy tarcze, ruszamy. Na kierownicy widzicie dwie manetki, czyli dźwignię zmiany biegów, tak można to powiedzieć. W rowerze raczej zmieniamy przełożenia. Manetka prawa to manetka, która steruje tylną przerzutką. I manetka lewa sterująca przednią zmieniarką. No to zaczynamy. Zakładamy, że ruszamy sobie z najlżejszego, czyli najniższego przełożenia. Mamy z tyłu największą zębatkę, z przodu najmniejszą zębatkę. Z tyłu i z przodu będzie to najbardziej wewnętrzna zębatka w stronę koła. Nie tu na zewnątrz, tylko w stronę koła. I wyłączyli mi prąd. I włączyli mi prąd. Okej, może się uda. Kurczę, no. No, po tym gradobiciu idziemy bez prądu. I od razu przechodzimy do błędu numer 1, czyli mocne krzyżowanie łańcucha. Zapamiętajcie sobie taką zasadę. Jeżeli z przodu mamy dwie zębatki, z tyłu mamy 10 zębatek, to do mniejszej zębatki przyporządkujmy większe 5 zębatek, a do większej zębatki z przodu przyporządkujmy mniejsze 5 zębatek, może 6, czyli tutaj może nam się nakładać i już Wam wyjaśniam, o co chodzi. Ruszam sobie z najlżejszego, czyli z najniższego przełożenia. Zrzucam. Już zrobiłem 1, 2, 3, 4, 5. Mogę zrobić sobie jeszcze 6. Nawet gdybym zrobił 7, nie będzie to dużym błędem. Ale teraz już nie schodzę 8, 9, 10, tylko sobie wrócę tutaj i wrzucam najpierw dużą, czyli zewnętrzną zębatkę na korbie, żebym mógł obsłużyć tutaj zewnętrzne zębatki kasety. Podobnie idąc w drugą stronę, teraz mam najcięższe, czyli najwyższe przełożenie. Jadę sobie, teraz mam 10, 9, 8, 7, 5, 4, spoko. Da się jechać na 5-3. Zobaczcie, że nawet tak da się jechać, ale to jest właśnie bardzo duży błąd, bo teraz mamy duże krzyżowanie łańcucha. Co to oznacza? Że będziemy znacznie szybciej ścierać zębatki kasety, zębatki korby i sam łańcuch. A szybkie zużycie tych części jest bardzo kosztowne, nawet w tanim rowerze. Więc wracamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, nawet sobie wrzucę 4, ale potem cyk, jedynka z przodu i 4, 3, 2, 1. Zaraz Wam pokażę jeszcze pewien trik z tym związany. Podobnie, kiedy mam tutaj najmniejszą zębatkę z przodu, nie używam takiego przełożenia. Teraz nawet słychać, że łańcuch ociera już o łyżkę przerzutki przedniej. Czyli tutaj pojadę sobie 1, 2, 3, 4, 5, a nawet 6, pyk i dalej obsługuję kasetę. Łańcuch oczywiście prawie nigdy nie będzie w idealnie prostej pozycji, no bo to chyba teraz mamy go mniej więcej wyprostowanego, a na najmniejszej zębatce chyba gdzieś tutaj. Ale pamiętajcie, jeżeli mamy, nazwijmy to, lewą zębatkę z przodu, używamy lewych przełożeń, tak? Żeby może też panie, które ze stronami, no wiem, że miewacie problem, nie macie się my z kolorami, to prawa zębatka na kasecie to będą prawe zębatki tutaj. A po czym się zorientować, kiedy przerzucić? Trzeba spojrzeć w tył i na kasecie będziecie widzieć, gdzie znajduje się łańcuch. Niektóre manetki posiadają wskaźnik przełożeń, wtedy będziecie wiedzieli, że jedynka z przodu to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 z tyłu, dwójka z przodu to jest 6, 7, 8 albo 5, 6, 7, 8, 9, 10 z tyłu. Zanim przejdziemy do drugiego błędu, najpierw trik, a trik polega na tym, że kiedy zrzucamy sobie w dół kasety, mając małą zębatkę, czyli tą lewą, przyśrodkową zębatkę na korbie, i potem dochodzimy do momentu, kiedy powiedzmy, że tutaj na piątym biegu, na piątym przełożeniu, dochodzimy do momentu, kiedy chcę zmienić bieg z przodu na dużą zębatkę, czyli przełożenie zmieniam na wyższe.
będzie tutaj duża różnica w obciążeniu. Dlatego w momencie, kiedy wrzucam na większą zębatkę z przodu, pyk, w tym samym czasie wrzucam sobie na większą zębatkę z tyłu. I uwaga, pokazuję jeszcze raz, jak to wygląda. Teraz najpierw popatrzcie na moje ręce, czyli tutaj z tej kamery oświetlonej latarką. Zobaczcie. Tutaj będę wrzucał na większą zębatkę z przodu, a tutaj też będę wrzucał na większą zębatkę z tyłu, dlatego że z przodu będę robił sobie, nazwijmy to, cięższe przełożenie, a z tyłu lżejsze. Czyli robię coś takiego jednocześnie. Pyk! I zmienia mi się przełożenie w taki sposób. Widzicie? Teraz zróbmy to samo w drugą stronę, czyli tak, jadę sobie na ciężkim przełożeniu, czyli szybkim, jadę do góry, jadę do góry, jadę do góry, jadę do góry i nie chcę nagle zacząć kręcić młynka. Teraz będzie odwrotna sytuacja, czyli zrzucam z dużej tarczy na małą tarczę z przodu, a z tyłu z większej na mniejszą, czyli też idę o jeden w dół, czyli przeciwnie do przedniej przerzutki. Uwaga, robię coś takiego. Pyk. I zobaczcie, co się stanie z łańcuchem. Ciach. To sprawia, że wchodzę na lżejsze przełożenie, ale różnica w napędzie, różnica przełożenia dosłownie, będzie nieco mniejsza. I potem wracam sobie. Tak, i zobaczcie, teraz zrobię to jeszcze szybko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz robię pyk. I lecę dalej, aż do 10. I teraz 10, 9, 8, 7, 6, 5, nawet sobie pójdziemy. Pyk. I lecę w górę. I w ten sposób mam najpłynniejszą zmianę biegów, najmniej zużywam łańcuch, wszystko działa, odbywa się elegancko. Pamiętajcie tylko, że w momencie, kiedy używamy jednocześnie przedniej i tylnej przerzutki, trzeba najbardziej odpuścić pedałowanie, czyli muszę pedałować, żeby przełożenia się zmieniały, ale nie naciskam mocno na pedały, tylko robię to lekko. Czyli zawsze to robicie przed zakrętem, przed momentem, kiedy rozpocznie się na przykład podjazd, czyli zanim zaczniecie mocno pedałować, już trzeba mieć przełożenie zmienione. No i błąd numer dwa, uwaga, błąd numer dwa polega na tym, że jedziemy sobie wesoło na rowerze, jedziemy sobie wesoło, nawet powiedzmy na takim przełożeniu, tutaj mamy teraz 2,8, 2,9, może nawet 2,10 i się zatrzymujemy, żeby sobie zrobić zdjęcie na Instagrama i potem nie mogę ruszyć, więc jak nie mogę ruszyć, no to mocno naciskam na pedały i wtedy, nawet przyhamuję trochę, wtedy tu zmieniam tu przełożenia, żeby było lekko i dostaję łańcuch w tyłek. Łańcuch ma tyłek, słuchajcie, a ten tyłek łańcucha to są jego sworznie, możemy po prostu łańcuch zerwać, mogą nam się nasze linki łańcucha, czyli ogniwo łańcucha po prostu wyrwać ze sworznia i tyle. Czyli pamiętajcie, jeżeli jedziemy sobie rowerem szybko, zanim się zatrzymajcie, zawsze sobie zredukujcie, a powiedzmy na środek kasety i już będzie łatwiej wystartować. Bardzo ważne. A jeśli jedziecie, jesteście w terenie i zatrzymujecie się pod górkę i będziecie ruszać pod górkę, zmieńcie sobie przełożenie na najlżejsze z przodu i będzie łatwo ruszyć. Będzie to łatwe dla waszych nóg i dla waszego ukochanego roweru. A co by było, gdyby z przodu była jeszcze jedna zębatka? Domyślacie się, prawda? To bardzo proste. Wewnętrzne zębatki będziemy przyporządkowywać w wewnętrznej zębatce z przodu, środkowe zębatki na środku będziemy przyporządkowywać środkowej zębatce z przodu i zewnętrzne zewnętrznej. Nie ma takiej dokładnej reguły. Ja wam powiedziałem, że jedna zębatka obsłuży powiedzmy 5 zębatek z tyłu, druga zębatka 5 zębatek z tyłu, czy nawet 6. Jak obsłużycie 7 czasami, jest ok. Chodzi o to, żeby unikać tych ekstremalnych ustawień. Ja najczęściej w takim ustawieniu jeździłbym, używałbym 6 zębatek na jednej, 6 zębatek na drugiej i prawdopodobnie 6-7 zębatek na środkowej, gdybym taką miał. I użyjecie tego samego triku i zastosujecie ten sam trik dwóch przerzutek jednocześnie, tyle że zrobicie to dwa razy w momencie, kiedy przerzucacie na korbie z przodu. Jeżeli mamy 3 zębatki, będziemy z jedynki na dwójkę przerzucać raz, potem z dwójki na trójkę dwa, więc dwa razy użyjecie dwóch przerzutek, żeby zminimalizować różnicę pomiędzy przełożeniami. I myślę, że to było proste. Dziękuję bardzo. Jedziemy na rower.
będzie też o dwóch głównych błędach. Będzie też o dwóch głównych błędach związanych z przerzucaniem.